Witam bardzo serdecznie w naszej luźnej wieczornej serii vlogów, której głównym celem jest dostarczenie Tobie przyjemności ze słuchania. Jeżeli masz ochotę na bardziej poważny temat lub bardziej poważne podejście do tematu, zachęcam Ciebie do przejrzenia playlist Komentator, gdzie odnoszę się głównie do aktualnych wydarzeń społecznych i politycznych oraz do analogowego vloga, gdzie mówię na tematy takie bardziej wiecznie zielone, czyli cały czas aktualne, również ekonomiczne, społeczne, czasem prawne. Dzisiaj będzie temat pod tytułem Top 10 cech kosmitów według naukowców. Kiedyś, to znaczy dokładnie 25 lipca 2015 roku popełniłem taki vlog pod tytułem Plociuch, czyli z tej serii, w której się właśnie znajdujemy, pod tytułem Jak wyglądają kosmici. Teraz natomiast na stronie z takimi ciekawostkami znalazłem zestawienie 10 cech kosmitów, które to opracowanie według ich autorów zostało sporządzone na podstawie twierdzeń różnych naukowców, m.in. Stephena Hawkinga. Pomyślałem więc, że odniosę się do tego zestawienia, trochę je skomentuję, a w pewnych miejscach będę z nim polemizował i to nawet śmiem twierdzić, że w pewnych miejscach będę twierdził, że Hawking nie powiedział tego, co oni napisali, że powiedzieli, że powiedział i myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Link do tego artykułu znajduje się w opisie, tylko musicie sobie otworzyć tą zakładkę opis, tam jest taki napis pokaż więcej, wtedy widać wszystkie linie, także możecie sobie potwierdzić, że to fragmenty artykułu, który będę czytał, no to, że one rzeczywiście są napisane, że nic nie zmyśliłem. Pierwszą cechą kosmitów według tego artykułu, którą posiadają wszyscy kosmici, jest agresywność. Och, może jeszcze zanim zacznę omawiać, to no, zachęcam w ogóle do obejrzenia tamtego mojego vloga sprzed 2 lat. Zobaczycie, jak ja się zmieniłem, jak się vlogowanie zmieniło, jak wyglądają kosmici. Dam go również tutaj na kartach i dam go na samym końcu na tych 20-sekundowych adnotacjach. Pierwsza cecha wspólna dla każdego kosmity według nich to agresywność. I oni twierdzą, że to, co różni ludzi od innych gatunków na Ziemi z punktu widzenia ewolucji, sprowadza się do jednego słowa. Agresywność. Aby gatunek mógł istnieć w danym środowisku, musi pokonać wszystkie przeciwności, co prowadzi do ewolucji. Tutaj się troszeczkę nie zgodzę, bo to bym przede wszystkim powiedział, że to raczej, jeśli już, to ewolucja wymusza pokonanie wszystkich innych gatunków, ale też bym się z tym nie zgodził, bo raczej ewolucja wymusza przetrwanie, a przetrwanie wcale nie musi oznaczać, za przeproszeniem, wykończenie innych gatunków, może oznaczać również takie swoiste wykorzystanie innych gatunków i generalnie zgadzam się z tym, że ludzie rzeczywiście nazywają się agresją, choć nie wszyscy. Na przykład Indianie nie byli agresywni, no i rzeczywiście to by było potwierdzenie ich tezy, źle skończyli, prawda? Zgodzę się z tym, że kosmici będą musieli być drapieżnikami, ponieważ drapieżnicy, przynajmniej tak pokazuje ziemska ewolucja, są bardziej inteligentni od niedrapieżników, po prostu kombinując, jak podejść ofiarę, jak nie dać się wykryć, ewentualnie działając stadnie, to jest bardzo ważne. Większość drapieżników działa stadnie, mają w pewnym momencie muszą się zacząć komunikować i tak dalej, to wszystko narasta. W warunkach ziemskich drapieżniki generalnie są bardziej inteligentne co do zasady od niedrapieżników. Drapieżników to też jakby wiąże się z pewnymi rzeczami, na przykład drapieżnice mają dwoje oczu z przodu. Dlaczego? Ponieważ dwoje oczu z przodu pozwala lepiej oceniać głębie, co jest konieczne przy polowaniu, chociażby przy tym ostatnim skoku, żeby mniej więcej wiedzieć, na jaką odległość skoczyć. Natomiast roślinożercy mają oczy z boku głowy po to, żeby móc patrzeć bardziej dookoła i wypatrywać drapieżnika. Także co do zasady zgadzam się z tym, że na pewno kosmici wyewoluują z drapieżników. To się 100% zgadzam. No, każdy drapieżnik... tylko pytanie, czy drapieżnik, czy bycie drapieżcą i agresja jest dokładnie tym samym. Jeżeli chęcią do polowania, tak. I to jest pytanie, czy taki kosmita mógłby się
na pewnym etapie ewolucji wyzbyć tej agresji. Niektórzy twierdzą, że tak i twierdzą, że gdyby cywilizacja nie wyzbyła się agresji jako takiej, to nie dałaby rady przekroczyć pewnego progu, ponieważ sama by się unicestwiła. Po prostu w pewnym momencie te zabawki miałaby na tyle zaawansowane technologicznie, że sami by się rozwalili. Nawet niektórzy twierdzą, że jakby cechą konieczną do osiągnięcia stadium bycia cywilizacją kosmiczną jest wyzbycie się agresji. Z tym się też do końca nie zgadzam, bo uważam, że ludzkość jest w przededniu stania się cywilizacją kosmiczną, a agresywni jesteśmy jak cholera. W związku z tym powiedziałbym to trochę tak. Gdybym miał zakładać, czy kosmici, którzy przylecą na... czy kosmici będą agresywni, czy nie będą agresywni, powiedziałbym pół na pół z takim jakby wskazaniem na to, że raczej będą agresywni, chociaż na pewno będą się wywodzić z drapieżców. Według tekstu opublikowanego na Uniwersytecie w Missouri, kosmici byliby agresywni, prawdopodobnie podbiliby swoje otoczenie, aby się rozwijać. Z tym się zgadzam, że kosmici prawdopodobnie na początku opanowaliby swoją planetę i staliby się najważniejszą rasą na swojej planecie. Z tym się zgadzam. Jeżeli są bardziej inteligentni niż my, będą nas postrzegać jak zasoby, tak jak my postrzegamy zwierzęta. No z tym się już do końca nie zgadzam. Zobaczcie na ewolucję ludzkości. Jeszcze kilkaset lat temu, w okresie wielkich odkryć geograficznych, generalnie kraje, tak to ładnie powiedzmy, czy nacje bardziej rozwinięte rzeczywiście traktowały rasy ludzi zastanych jako gorszych, jako podgatunek. Było w ogóle niewolnictwo, Wielka Brytania, Francuzi. Przecież te problemy teraz z tak zwanymi uchodźcami są mniej więcej i dlatego oni też tak zieją nienawiścią do białych ludzi, bo był taki okres, że biali ludzie traktowali ich rzeczywiście jak zwierzęta, tak jak tu jest powiedziane. Ale w tej chwili jest zupełnie odwrotnie. Jakby się pozamieniło, prawda? Czyli czyżby to była taka sugestia, że wyzbycie się agresji wśród pewnej rasy dominującej na danej planecie musi doprowadzić do jej zagłady, w związku z tym ona nie będzie mogła zostać rasą kosmiczną. Byłoby to na pewno ciekawe. Czas pokaże, czy rozwinięta cywilizacja, tak zwana cywilizacji Zachodu, przez to, że rzeczywiście staje się coraz bardziej pacyfistyczna, czy przez to doprowadzi do własnej zagłady, czy też nie. Tutaj powiedziałbym tak pół na pół, z nastawieniem, że jednak raczej ta agresja będzie. Natomiast nie jakaś taka niesamowita i też nie wiem, czy postrzegaliby nas do końca jak zwierzęta. Lecimy dalej. Ciekawość. Kolejna cecha, którą według nich kosmici powinni posiadać, to ciekawość. Czytam. Każda forma życia, która dotrze na Ziemię, z definicji musi być badaczem. No i tutaj od razu powiem, że jak dla mnie, no to tutaj jest pomyłka. Jest zasadnicza różnica między ciekawością a byciem badaczem, czyli tak zwanym eksplorerem. Ciekawość, tak, zgadzam się, że każda zaawansowana cywilizacja musi mieć w sobie ciekawość, bo to ciekawość powoduje chęć odkrywania. Przy czym niekoniecznie odkrywania nowych lądów, ale na przykład odkrywania nowych rzeczy, czyli postęp technologiczny. Bez postępu technologicznego nie osiągną takiej technologii, która jest konieczna do podróży międzygwiezdnych. A więc ciekawi będą na pewno, czy zaś będą badaczami. I tu się będę odnosił na przykład do Star Treka. Zobaczcie. Czy na przykład załoga Enterprise była badaczami, oni byli w ogóle eksplorerami, prawda? Podróżowali po kosmosie po to, żeby go badać. Czy jest to jedyna forma i możliwość, w jakiej kosmici mogą przybyć na planetę Ziemia, czyli żeby chcieć ją zbadać, że są rasą czy cywilizacją badaczy? No nie. Równie dobrze mogą chcieć przyjść po to, żeby nas podbić albo żeby nas zniszczyć dla zabawy, dla wielu, wielu innych rzeczy. Tak? Poza tym ja zacznę od tego, że ja bym nie stawiał znaku równości między ciekawość a badacz. Ja na przykład uważam się za osobę bardzo ciekawą świata, natomiast jakoś nie uważam się za bardzo za takiego badacza w sensie eksplorera. Odczytamy dalej. Nawet w naszej kulturze widać, jak nieodkryte terytoria są zajmowane. Czyli właśnie ta, ale to też nie jest do końca eksploracja, bo eksploracja nie zakłada od razu zajmowania. Eksploracja, badanie, tylko badasz sobie, mapujesz. A to jest zajmowanie terytorium. To jest terytorializm. To jest nie do końca to samo, ale lecimy dalej. Zastanawiamy się, co kryją nowe tereny i
jak można wykorzystać, jak można to wykorzystać na swoją stronę. Stephen Hawking twierdzi, że kosmici odnajdą naszą planetę, aby ją skolonizować. I to nie do końca już jest takie zwykłe bataczowanie, lub zbierać tutejsze zasoby. Zgadzam się niestety ze Stephenem Hawkingiem. Ja w ogóle nie jestem do końca przekonany co do tej takiej wielkiej euforii, że a jak przyjadą kosmici, to będzie tak super. Wcale nie wiadomo. Być może nie przylecą tu, ale będą chcieli wykorzystać naszą planetę na korzyść swojej racy, co jest oznaką rozwiniętej cywilizacji. No, czyli podporządkować nas, czyli generalnie oni będą konfiskadorami, a my będziemy Aztekami. No nie za ciekawa przyszłość w tym wypadku nam się szykuje. Kolejna rzecz to jest odporni na wirusy i bakterie. W science fiction często uważa się, że kosmici, którzy nigdy wcześniej nie byli na Ziemi, zachorują na proste choroby, ponieważ nie są na nie odporni. Tylko spójrzcie na pielgrzymów i konfiskadorów, przywleczona przez nich ospa i tyfus pochłonęły mnóstwo tubylców, ale oni też byli ludźmi. Ja tutaj tylko dopowiem tak logicznie, że no... Tak, rzeczywiście konfiskadorzy i tak zwani pielgrzymi rzeczywiście swoimi chorobami zdziesiątkowali tambylców. Natomiast to by sugerowało, że to kosmici zarażą nas swoimi chorobami, a nie my ichnymi. Bo to raczej przybysze zarażają chorobami. Seth Shostak, starszy inżynier w SETI, twierdzi, że bakterie żyją tylko na istotach, z którymi są biologicznie związane. Nasze drobnoustroje ewoluowały, aby przeżyć w naszym wyjątkowym DNA. Na przykład psy zazwyczaj nie chorują na grypę. Kosmici, którzy podbiliby Ziemię, musieliby być odporni na ziemskie choroby, więc nie spodziewajcie się scenariusza rodem z Wojny Światowej. To się nie do końca zgodzę. Znaczy, tu się bardzo zgodzę, ale też nie do końca. Rzeczywiście, choroby przechodzące od zwierząt na ludzi są rzadkie, ale są. Na przykład tak zwana ptasia grypa, prawda? Była taka swoista psychoza, zabraniano nam zbliżać się do ptaków, bo ludzie mogli się nagle zarazić grypą od ptaków, czyli no jednak to przenoszenie się chorób między gatunkami istnieje. Choć rzeczywiście rzadko i choć tutaj na pewno śmiem twierdzić, że od strony takiej biologicznej, od strony DNA, ziemski pies prawdopodobnie miałby więcej wspólnego z człowiekiem niż kosmita, który by wyewoluował z gatunku na zupełnie innym świecie. Chociaż mogę się mylić. Także tutaj tak, tu się zgadzam, że raczej te nasze mikroby byłyby nie... przystosowane do zaatakowania ich po prostu organizmów, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Różnie bardzo to bywa. Nie będą jeść ludzi. O, to jest bardzo, bardzo ciekawe. A co jeśli nas pożrą? Choć to przerażająca myśl, jest to mało prawdopodobne. Rasa na tyle zaawansowana, by podróżować w kosmosie, powinna wcześniej zaspokoić swoją potrzebę polowania na żywe istoty. Podróż na Ziemię z którejkolwiek planety trwałaby niesamowicie długo, więc wymagałaby stałej produkcji żywności. Nie zgadzam się. Dlaczego się nie zgadzam? Tutaj brakuje mi takiego jednego zdania. Zgodnie z naszym stanem wiedzy. To znaczy, zgodnie z naszym stanem wiedzy, podróż na Ziemię z dowolnej planety z innego Układu Słonecznego trwałaby bardzo długo. Ale wcale nie jest powiedziane, że nie istnieją silniki, które na przykład są w stanie w jakiś sposób zakrzywić czasoprzestrzeń, albo nie istnieją jakieś tak zwane tunele czasoprzestrzenne itd., itd., itd. To znaczy, w tej chwili to brzmi jak science fiction, bo to rzeczywiście jest rodem science fiction. Niemniej jednak, jakby... Kiedyś była taka książka pod tytułem W 80 dni dookoła świata i gdy została napisana przez Juliusza Verna, to wszyscy Vernowi mówili, że co? W 80 dni dookoła świata odbyć podróż? Przecież to jest niemożliwe. A Vern powiedział, że niedługo to przyjdą takie czasy, że da się świat objechać, ale...
podróżować dookoła świata, przebyć drogę dookoła świata nie w 80 dni, tylko w 80 godzin. No w tej chwili, jak wsiądziemy w dobry samolot, to nawet z międzylądowaniem przebędziemy dystans, okrążymy Ziemię krócej niż 80 godzin, dużo, dużo krócej, a przecież technologie się coraz bardziej rozwijają. Wcale nie jest powiedziane, że nie zostanie wynaleziony napęd, który będzie działał podobnie jak napęd warp. Zgadzam się, że prędkość światła jest ostateczną prędkością, tak? Tak mówi nauka. Zgadzam się, że przy rozwijaniu tak gigantycznych prędkości zaczynają się dziać bardzo dziwne rzeczy. Zgadzam się, że ciało ludzkie miałoby problemy prawdopodobnie z istnieniem w tak dużej prędkości. Natomiast, tak jak powiedziałem, mogą istnieć zupełnie inne sposoby podróżowania, które są tak bardzo dla nas, po prostu których jeszcze sobie nie umiemy wyobrazić. Zobaczcie, to jest tak jak kiedyś, powiedzmy bardzo, bardzo dawno, człowiek na przykład tylko chodził i biegał, prawda? No i też jemu się wydawało, że maksymalnie co można osiągnąć, to bardzo, bardzo duży biegacz, tak? Potem nauczył się oswajać zwierzęta i nauczył się jeździć konno. No to potem też myślał, no dobra, no to dwa razy szybciej niż koniem i tak dalej, i tak dalej. A potem się pojawiły samochody, przed samochodami jeszcze pojawiła się kolej, pojawiły się samoloty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko były takie skokowe skokowe wartości związane z tym, że pojawił się zupełnie nowy wynalazek. Także to wcale nie jest powiedziane, że kosmici przybędą do nas po wielu setletniej podróży i że w czasie tej podróży będą na jakimś statku matka czy statku arka i w związku z tym już na pewno będą umieli sobie sami produkować żywność. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Takie jakby założenie, że kosmici przybędą do nas na statku Arka i że nie będą tam w jakiejś stazie, czyli że będą cały czas przytomni, to trochę przeczy tej tezie o agresywności. Bo śmiem twierdzić, że agresywne istoty, które będą przez setki lat zamknięte na małej powierzchni, się po prostu pozabijają. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że to, że ktoś umie wytworzyć pożywienie, to wcale nie znaczy, że czasem nie ma ochoty sobie zapolować lub po prostu kogoś zabić dla przyjemności lub zjeść coś innego. Niestety, zwłaszcza przy założeniu tego ich punktu pierwszego, że oni byliby agresywni. To jest trochę tak, jak zobaczycie z nami ludźmi, tak? Typowy człowiek, który żyje sobie w mieście, nie ma żadnej konieczności zabijać jakiejkolwiek żywej istoty po to, żeby jeść, prawda? W ogóle nie musi jeść dziczyzny, bo może sobie wyprodukować jedzonko ze zwierząt hodowlanych. W ogóle może mieć jedzenie ze sklepu i może w życiu nie widzieć świni na oczy i krowy na oczy, a może jeść schabowe i może jeść hamburgery, prawda? Ale niemniej jednak są tacy ludzie, którzy co jakiś czas czują potrzebę pójścia do lasu i postrzelania do zwierząt. I teraz niektórzy mówią, że to jest dla ochrony lasu, a inni mówią, że myśliwi to zwykli sadyści, którzy zabijają dla przyjemności. Różnie ludzie mówią, natomiast tacy też istnieją. I teraz pytanie, czy ci, którzy do nas przybędą, to będą jarosze, czy może że przybędzie jakiś kosmiczny prezydent komorowski, który będzie chciał sobie kogoś pozabijać, żeby wrzucić zdjęcia z tym, że kogoś pozabijał na jakiegoś kosmicznego Facebooka. Tak, Komorowski jest myśliwym. Czytam dalej ten sam wpis. Ponadto układ trawienny istoty, która wyewoluowała w innej części wszechświata, prawdopodobnie byłby niekompatybilny z rodzajem protein na naszej planecie. Minimalne zasoby odżywcze nie byłyby warte energii poświęconej na jej odkrycie. Tu też trochę będę polemizował. Ludzie na przykład masowo jedzą grzyby. Mimo tego, że grzyby nie mają prawie żadnych wartości odżywczej, a wiążą się z zagrożeniem, ponieważ ktoś może zebrać muchomora, myśląc, że to był borowik, no jakoś ludzie je jedzą. Im bardziej będzie zaawansowana cywilizacja, tym zdobycie kalorii takiej przysłowiowych kalorii będzie mniej istotne po prostu dla pożywienia tejże właśnie rasy. Także tutaj bym jakby z tym nie był taki pewny. Bezwzględni zabójcy.
Jak wielu ludzi wprowadziło się do nowego domu i ku swojemu rozczarowaniu odkryło tam kolonię owadów. No, mnie się jeszcze nie zdarzyło. Ile z nich zginęło później po uderzeniu butem? Chyba jednak większość z nas wezwałaby specjalistów. Kosmici skorzystaliby z technologii, prawdopodobnie wyplenili by jakiekolwiek formy życia z planet, które chcieliby jakoś wykorzystać jeszcze przed swoim lądowaniem. Zapomnijcie o niebie rojącym się od latających spotków. Koniec naszej egzystencji byłby szybki i najprawdopodobniej biologiczny. I tu się częściowo zgadzam. To znaczy, rzeczywiście, gdyby kosmici z jakiegoś powodu zdecydowali, że chcą nas wybić, prawdopodobnie podesłaliby nam coś, co by nas bardzo szybko wykończyło bez konieczności prowadzenia z nami konwencjonalnej potyczki. Tu się zgadzam. Pytanie tylko, czy rzeczywiście na pewno kosmici, którzy by przybyli na Ziemię, stwierdziliby, że ludzi na pewno trzeba wybić. Może by im się nie chciało, a może na przykład to ludzie byliby zasobem. To jest troszeczkę tak, jak mówiłem na przykład na spiskowych teoriach o Anunnakich, tak? Po co wybijać inteligentną rasę, która sobie jest na tej ziemi, a następnie samemu na przykład wydobywać surowce mineralne, po które się przyleciało. Czy nie lepiej kazać rasie z zastanej wydobyć te surowce mineralne i zrobić z nich niewolników? Prawda? To już jest tego typu kwestia. Może na przykład będą potrzebowali sług, a może będą potrzebowali coraz innych rzeczy. No, chociaż rzeczywiście, jeżeli będą potrzebowali przestrzeni życiowej, to raczej nasze egzystencja będzie krótka, tak to ładnie powiedzmy. Kolejna cecha, którą oni tu piszą, nie będą to wielkie owady. Łatwo jest wyobrazić sobie obcych jako gigantyczne wersje ziemskich stworów, które nas przerażają. Ten pomysł narodził się z obawy o utratę dominacji nad planetą oraz obrzydzenie wobec nosicieli chorób. Budowa ciała owada działa tylko w małej skali, nie mają one utlenionej krwi, nie mogą też wdychać wystarczającej ilości tlenu atmosfery, aby urosnąć. I to, tu rzeczywiście się zgadzam. Budowa ciała owada rzeczywiście tak działa, że owad nie może być za duży, bo wtedy po prostu to wszystko nie działa. To się zgadza. Będą super inteligentni. Kolejna cecha kosmitów według tego zestawienia. W wielu filmach kosmici są przedstawiani jako agresywne istoty. No tak, i w pierwszym punkcie tego zestawienia też. Które niszczą wszystko na swojej drodze. I zdaje się, że dwa punkty temu też tak żeście powiedzieli. Sami sobie przeżycie. To nie ma sensu. Możliwość podróży międzygalaktycznej wymaga bardzo zaawansowanej inteligencji. Zgadzam się. Choć kosmici mogliby być agresywni wobec innych form życia, a nawet swojej własnej rasy, to szanse na to są niewielkie. Sami sobie zaprzeczają, o ja pierdzielę. Bardziej prawdopodobne są wyrachowane, pościągliwe istoty podejmujące trafne decyzje. Gatunki oparte na agresji o niższej inteligencji zwykle skupiają się na przetrwaniu. Aby rasa stała się bardziej rozwinięta niż nasza cywilizacja, musiałaby odstawić swoje różnice na bok i skupić się na wspólnych interesach. To ja tego już nie skomentuję, prawda? Lecimy dalej. Nie będą humanoidalni. Kolejna cecha według nich. Znamy to z filmów i seriali. Kosmici na ekranie to po prostu ludzie z pomalowanymi twarzami. No jak to? Nie! No czasem są na przykład insektoidy, a czasem są na przykład to jakieś macki. No nie, to nie do końca są ludzie z pomalowanymi twarzami. To rozwiązanie jest wygodne, ale mało prawdopodobne z naukowego punktu widzenia. Ludzie powstali w wyniku konkretnych warunków środowiska. Tu się zgadzam, rzeczywiście. Ja w ogóle dalej bym powiedział, że życie w kosmosie może być tak dalekie i tak różne od życia na Ziemi, że my możemy go nawet w ogóle nie dostrzec, że to życie może być właśnie tak różne od naszego, że i na przykład tak powolne, albo tak szybkie, że my tego w ogóle nie zauważymy. Tutaj Lem świętej pamięci bardzo mądrze pisał, że na przykład można sobie wyobrazić w kosmosie na przykład żywe mgławice, albo żywe jakieś obłoki. I
można sobie. I czy człowiekowi przyjdzie do głowy, że na przykład przyleciał na planetę i tam generalnie nie ma życia, a potem się okaże, że to chmury żyły. No raczej człowiekowi nie przyjdzie do głowy, chyba że będzie wiedział, żeby szukać takich różnych rzeczy. Czytamy dalej. Ludzie powstali w wyniku konkretnych warunków środowiska, wyprostowali się, aby pokonać większe odległości i uwolnić ręce, aby móc operować narzędziami. Wykształcili kciuki, ponieważ na początku mieszkaliśmy na drzewach, ale jeśli planeta by ich nie posiadała, to powstanie tego palca byłoby mało prawdopodobne. To się nie do końca zgadza. Po pierwsze, uważam, że każda cywilizacja, która będzie miała możliwość osiągnięcia statusu cywilizacji kosmicznej, musi wcześniej czy później nauczyć się posługiwać tym, czyli narzędziami. A do posługiwania się narzędziami przeciwstawny kciuk się bardzo przydaje. I tutaj teoretycznie oczywiście można sobie wyobrazić jakąś tam rasę, która posługuje się narzędziami bez przeciwstawnego kciuka, ale raczej mi się wydaje, że taki przeciwstawny kciuk mógłby być istotny i mógłby się wytworzyć nie tylko ze względu na to, że ktoś żyje na przykład na drzewach, ale również z wielu innych powodów. Tyle. Nie wiadomo, jak będą wyglądać kosmici, ale najprawdopodobniej będą szybcy, bo to zapewnia im przetrwanie i zdolności do polowania. No, a ja bym powiedział, że nie do końca. Czy ludzie są szybcy? Nie, ludzie nie są szybcy. A czy wywodzimy się z drapieżników? Tak, wywodzimy się z drapieżników. I prawdopodobnie kiedyś byliśmy dużo bardziej szybcy, ale teraz już jakby w wyniku ewolucji coraz mniej biegamy, nawet coraz mniej chodzimy i jakby tak zwalniamy, nie? Tak bym to powiedział. Chociaż także tutaj bym się nie zgodził. Zdolności polowania. Ich zmysły byłyby dobrze wykształcone. Można się spodziewać elementów znanych z innych istot ziemskich. Ust, oczu. No tutaj się nie do końca zgodzę. Bo a co jeżeli na przykład oni wyewoluowali nie na powierzchni planety, tylko pod powierzchnią planety i są to jakieś na przykład ewolucja powiedzmy jakiegoś kreta. No, jeżeli ewoluowali na świecie pod powierzchnią planety, można sobie wyobrazić, że na przykład nie mają wzroku. Albo w ogóle wyewoluowali z istot, które żyją na powierzchni, ale i tak wzroku nie mają. Na przykład mają echolokalizację. Na przykład takie coś, co wyewoluowało z nietoperzy. Nietoperz. Dlaczego nie? Ma echolokalizację. Tak samo usta. Kosmici będą mieli jakiś aparat do porozumiewania się. Prawdopodobnie do wydawania dźwięków. Chociaż na pewnym etapie mogą na przykład przestawać używać tych ust, bo na przykład będą się porozumiewać telepatycznie. Albo na przykład jakieś inne tego typu rzeczy. Cofam. Usta jako element do przyjmowania pokarmów i prawdopodobnie też blisko innych zmysłów, żeby móc szybciutko ocenić, czy pokarm, który przyjmują, nie jest po prostu trucizną, bo przecież po to my mamy te zmysły, żeby rozpoznawać pokarmy. Jakiś rodzaj ucha lub czegoś innego, co umożliwia odbiór fal akustycznych, oraz sprawnego organu do przemieszczania się, na przykład nóg. No i tutaj bym powiedział, że nawet kiedyś oglądałem takie fajne opracowanie, że raczej na pewno nóg. No, teoretycznie można sobie wyobrazić istoty, które wyewoluowały z istot, które na przykład są pełzające. No teoretycznie można sobie wyobrazić, tak? Teoretycznie można sobie wyobrazić zaawansowaną cywilizację, która wyewoluowała w wodzie. To teoretycznie też można sobie wyobrazić. Ale na przykład nie wyobrażam sobie, chociaż teoretycznie może jest to możliwe, jakiejś rasy kosmitów, która na przykład miałaby jakieś biologiczne koła. Znaczy, przy pomocy sztucznej inżynierii, wszystko genetycznej, wszystko da się zrobić. Natomiast śmiem twierdzić, że naturalnie raczej nie, ponieważ jednak nogi są dużo bardziej praktyczne niż koła. Łatwiej tam wejść. Musieliby być drapieżnikami i jakieś szczątkowe cechy
będą na to wskazywać. Tu się zgadzam, że będą się wywodzić z drapieżników. Mowa i pismo. Rozwijająca cywilizacja musi mieć, umieć się komunikować. Musiałaby by powstać jakaś forma kontaktu, aby zorganizować się na dużą skalę i zapewnić przekaz informacji, który jest niezbędny dla rozwoju społeczeństwa. Kosmici musieliby umieć przekazywać sobie skomplikowane teorie oraz je zapisywać, aby nauczyło się ich kolejne pokolenie. Bez jakiejś formy pisania prawdopodobnie nigdy nie pokonaliby bariery indywidualnych ograniczeń. Zgadzam się, że przynajmniej gdzieś na swojej etapie ewolucji pismo by mieli i prawdopodobnie jakieś szczątkowe formy pisma musieliby mieć do samego końca. Dlaczego później mówię szczątkowe? Zobaczycie, że za kilka pokoleń, zwłaszcza jak zostanie rozwinięty tak zwany sprzęg, czyli możliwość zintegrowania maszyny z ludzkim mózgiem i zacznie być możliwość wgrywania swoistego informacji wprost do mózgu, a jestem przekonany, że coś takiego powstanie, to pismo po prostu przestanie mieć sens, bo pismo jest czym? Pismo jest symbolicznym zapisem informacji. W momencie, w którym te informacje będą mogły bezpośrednio zostać wgrywane do naszego mózgu, pismo zacznie tracić na znaczeniu. Niemniej jednak całkowicie nigdy nie zaniknie, chociażby dlatego, że na przykład etykiety trzeba będzie jakoś oznaczać. Tego typu rzeczy, etykiety z tymi partiami danych. Sposób komunikacji kosmicznych podróżników pozostaje jednak zagadką. Niekoniecznie muszą to być fale dźwiękowe. Co jeśli będą korzystali z wibracji odbieranych przez specjalne organy, albo jak lubią sugerować filmy, zaczną porozumiewać się telepatycznie. Prawda? To jest też moim zdaniem ciekawe. Kolejna rzecz, nie będą silni. O, to jest bardzo ciekawe. Obcy nie będą silni, odkrycia technologiczne, których wymaga podróż kosmiczna, same w sobie oznaczają, że w tej konkretnej cywilizacji brutalna siła fizyczna nie jest już przydatna od kilku tysięcy lat. To będą szczupłe i bardzo i dobrze zaprojektowane istoty używające minimum energii do zasilania swojego ciała. Po pierwsze nie, bo to, że bo oni mogą mieć bardzo dużo energii, bo umieją wytwarzać sobie pożywienie, więc dlaczego mieliby tą energię oszczędzać, tak? To jest ta kwestia. Po drugie, wystarczy, że przylecą do nas z planety, na której jest dużo większa grawitacja niż u nas, więc po prostu, żeby pokonać tą grawitację, żeby po prostu chodzić, będą dużo silniejsi niż my. To jest tak, jak człowiek z Ziemi poleci na Księżyc, to się okaże, że może dawać takie gigantyczne susy, bo tam jest dużo mniejsza grawitacja, tak? Więc analogicznie, ktoś, kto przyleciałby na Ziemię z gigantycznej planety, na której jest gigantyczna grawitacja, byłby jak na nasze ziemskie standardy bardzo muskularny, nawet gdyby na swojej planecie był niesamowitym chucherkiem. No bo u nas będzie kilka razy mniejsza grawitacja, więc wszystko będzie kilka razy lżejsze, prawda? No tak, po prostu tak. Do tego jeszcze to, że brutalna siła fizyczna według nich nie jest już potrzebna, to wcale nie jest takie powiedziane. Można wyobrazić sobie zaawansowaną cywilizację, zwłaszcza, że oni przynajmniej w jednej akapicie twierdzili, że będzie agresywna, że taka siła fizyczna się do czegoś przydaje. Na przykład oni uznają ją za fajną, za modną. Zobaczcie, że teoretycznie w krajach zachodu no siła fizyczna jest mniej istotna do pracy niż w takich krajach, nazwijmy to, dużo rozwijających się, tak? A gdzie znajdziecie więcej atletów? W Stanach Zjednoczonych czy na przykład w czarnej Afryce? No właśnie, gdzie to jest ciekawe, tak? Gdzie w Stanach Zjednoczonych jest na przykład moda na chodzenie na siłownię, na dbanie o ciało itd. Więc tutaj bym nie był taki pewny, ale jak dla mnie najważniejszy argument jest tą grawitacją. Znaczy, że ich planeta będzie dużo większa, będzie miała dużo większą grawitację i mimo tego, że jak na swoje standardy, to oni będą dużo bardziej herlawi niż byli kilka tysięcy lat temu, to jak dla nas i tak będą bardzo, bardzo silni. I tyle, moi kochani. Jeśli materiał się podobał, zapraszam do dania łapki w górę, zapraszam do komentowania i zapraszam do codziennego wchodzenia
wchodzenia na mój portal w temacie 24.pl, gdzie codziennie publikowane są nowe artykuły, wiadomości, felietony oraz wpisy na moim blogu. Ja również sam piszę artykuły, wiadomości, felietony. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia. Pa, pa!